Dobra, kochani, witajcie w nowym vlogu. Kroję cebulę, czosnek, sos pomidorowy, robię passatę, robię sos pomidorowy, tak, makaron z sosem pomidorowym. Dzisiaj będzie i z serem. Przepyszne to jest danie. I co ja mam na głowie? Ręcznik. Myłam włosy, ale zaraz Wam polecę coś super. Trening zrobiłam, no, dużo rzeczy. Co? Sos z makaronem. Przepyszny. Znowu włoskie klimaty. Tak mi się udzieliło ostatnio. I powiem Wam, że nie mogę się z niczym wyrobić. Totalnie nie mogę się dzisiaj z niczym wyrobić. Byłam na zakupach, w sumie dużo rzeczy zrobiłam, ale tego nie widać. Nie wiem, jak to ja robię. Zobaczcie, ile ja mam warzyw. Wow, i z tym też muszę zrobić porządek. Tyle warzyw mam. I mam jeszcze tutaj pietruszkę, szczypiorek. I to wszystko muszę poszatkować, żeby mi nie uschło, i do zamrażarki, i będzie przepysznie. Dobra, lecimy dalej z tym tematem, bo nie ma czasu dzisiaj, spieszę się do lekarza, później jadę, a muszę się jeszcze przedtem ogarnąć. No, wiecie, jak to jest. A przydałoby się jeszcze popracować. No nie wiem, jak ja to zrobię. Dobra, lecimy. A bright star in the dark space, babe. It never worked out with the others. All we ever did was fight, and at one point I would never thought that I would meet someone like you. This time it's all different. You got every little string on me. The way you make me feel is crazy. How do you... Tak, Alan tutaj siedzi i mi dopinguje. Chociaż ostatnio, przed chwilą, to mi przeszkadzał, bo ruszał kamerą i nie mogłam z Wami porozmawiać. A chciałam Wam przedstawić moich ostatnich ulubieńców. Naprawdę super fajne rzeczy mam Wam do przedstawienia. Keraterm, maska do włosów. Bardzo, bardzo fajna maska. Nie puszą się włosy, są sypkie, liśniące i naprawdę zapach jest, tak jak moja siostra mówiła, drogich perfum. Tak, bo to są jej polecajki. Kupiłam właśnie za jej poleceniem. Za jej poleceniem i u niej na kanale już właśnie był opis, recenzja tych produktów, ale ja też musiałam przetestować. Jak ona poleca, to stwierdziłam, kurczę, muszę kupić i muszę zobaczyć. Chcę mieć je u siebie. Tutaj również wspominała o rozświetlaczu. Powiem Wam, że nie mogłam znaleźć jej rozświetlacza, ale to ta sama firma, tylko inne opakowanie i nie wiem, czy wycofali, czy po prostu właśnie opakowanie się zmieniło, no ale tak, to ten rozświetlacz, dziś go mam na twarzy, idealny, złoty, do opalonej skóry, bardzo, bardzo fajny, ogólnie nie jest taki intensywny, wygląda naturalnie, jest przepiękny, nie wiem, czy tu widać, czy nie widać, dobrze. I mam ostatnią już rzecz, The Ordinary Serum, niacinamidę 10% plus
cynk, chyba zinc, to jest chyba cynk, 1%. Mam poprzednie The Ordinary Serum z kwasem hialuronowym, ale już mi się kończy, więc stwierdziłam, że kupię sobie, tylko chciałam wypróbować coś innego. Tamto serum z kwasem sprawdziło mi się, ale chciałabym jeszcze coś popróbować, wiecie. No i tutaj właśnie zdecydowałam się na rozjaśniające serum poszarzałej skóry, szczególnie tej podatnej na występowanie niedoskonałości. A właśnie mi powstają niedoskonałości, co prawda może nie tak bardzo na twarzy, jak na dekolcie, na ramionach. Podejrzewam, że od leku hormonalnego, ale właśnie dzisiaj idę do lekarza, więc zobaczymy, co pani doktor mi powie. Serum nie tylko zadba o zwiększenie blasku skóry, ale również widocznie wygładzi jej nierównomierną strukturę. A, bo ja mam też przebarwienia i mam też przebarwienia od słońca i mam naczynkową cerę taką zaczerwienioną. No właśnie, no więc... Chociaż tak teraz tego nie widać, jak byłam młodsza, to widać było bardzo naczynkową cerę, nawet tutaj miałam taką pęknięte naczynko. Tak. I ogólnie auto mi się zepsuło, wiecie? Auto mi się zepsuło i dobrze, że teraz, a nie w roku szkolnym, bo w roku szkolnym Alan nie dość, że na zajęcia, co teraz też w wakacje jeździmy, na zajęcia, dzisiaj jest poniedziałek, jutro jest wtorek. Dobra, jutro mamy zajęcia. I w środę mamy zajęcia, no więc mamy kilka dni w tygodniu, gdzie ja jeżdżę z nim do Krakowa. No i mamy właśnie szkołę, gdzie ja Oliwkę i Alana zawożę. Ale na szczęście Tomek mi dzisiaj pożycza auto do tego lekarza i zobaczymy, no jutro też mi pożyczy, jak nie naprawi, bo mam nadzieję, że naprawi. On jest taką złotą rączką, jeśli chodzi o auta, mechanik, naprawia, więc myślę, że to długo nie potrwa i będę mieć z powrotem moje auto, a dzisiaj biorę jego i jedziemy do lekarza. Musiałeś mi obudzić Leosia? Ja tutaj siedzę na komputerze, no tak się mówi potocznie, ale pracuję na komputerze. Alan obok mnie i Leoś, popatrzcie tutaj na tego Leosia. Dzisiaj zrobił mi bardzo dużą krzywdę, bo wskoczył mi na plecy i podrapał całe. Nie wiem, przestraszył się czegoś, ale ogólnie Leoś dzisiaj słabej kondycji. No bo rano wymiotował, nie wiem, o co mu chodzi. Czasami tak ma i to nie chodzi o sierść. Nie chodzi o sierść, nie wiem, czy coś mu dolega, nie wiem. Dajcie znać, no podrapał mnie. Dajcie znać, czy wasze... Tak, podrapał mnie. Dajcie znać... Nie dogadam się. Za chwilę. Dajcie znać, czy wasze koty też tak mają, czy też mają takie dolegliwości, a ja tutaj oglądam kanał, który moja siostra mi poleciła i oglądam, to się nie uda, już ona zna ten kanał od bardzo długiego czasu, a ja dopiero teraz zaczęłam oglądać, bo jakoś na początku ten klimat mi nie podchodził, a teraz wręcz przeciwnie, fajnie, spokojny, cichy, taki nastrojowy vlog z piękną aranżacją starego domu, klimatem takim naprawdę fajnym, co ja właśnie o dziwo nie bardzo lubię, a i tak oglądam, więc pozdrawiam serdecznie tą panią, którą właśnie tutaj mamy na ekranie i zapraszam do niej na kanał. You know it's important.
crazy. How did you get so fly? You got me like. Dobra, udało się wyłączyć radio. Najlepiej jakbym zapięła pasy. Ja się boję, to pierwszy mój raz. O Boże, ja się boję jeździć takim autem, ale za bardzo nie mam wyjścia. Raz jeździłam u Nasti, raz tutaj, no to jest już w sumie trzeci mój raz, ale zobaczymy jak wyjdzie. Damy tu. Dobra, powinnam dać radę. Dobra, kochani, mega przeżycie. Trzymajcie za mnie kciuki, bo nie wiem jak będzie. Chowajcie się po Krakowie i tutaj w moich okolicach, bo jadę. Jadę, włączam samochód, ruszyłam. Ja mam tak, że... W czym w ogóle jest problem, bo ja chyba wam nie powiedziałam, że tu jest automatyczna skrzynia biegu. Automatyczna skrzynia biegu i ja przez całe życie swoje jeździłam manualem, a tutaj jest właśnie to, co jest. I sprzęgła mi brakuje. Szukam tego sprzęgła i nie mogę zjarzyć, że nie trzeba mi. Że tylko wystarczy właśnie hamulec, gaz, jedna noga i idealnie. Kurczę. No nie wierzę. No ale w końcu trzeba się jakoś nauczyć. Myślę, że dam radę. Chociaż też inny gabaryt tego samochodu jest. Inny, troszeczkę szerszy i tak mi się wydaje, że jadę środkiem. No ale dobra, jakoś sobie poradzimy, będzie dobrze. A z moim samochodem co się stało? Szczerze nie wiem, leje od kilku dni i coś szwankuje, powiem wam, szwankuje elektronika. I nawet nie da się sprawdzić za bardzo, bo leje i leje. Dlatego jadę tym samochodem. No, zobaczymy jak to wyjdzie. Boję się trochę, no ale dobra, jedziemy. Tomek z dziećmi, bo wiadomo, że samych nie zostawię. No, zobaczymy co pani doktor powie, chociaż to już rutynowa kontrola. Po leki jadę, także nic się w sumie tutaj nie wydarzy. No i skrzyżowanie, więc tutaj Ada poradź sobie. Nic nie jedzie, nic, dobra. A, udało się, jadę. Zawsze przy skrzyżowaniu, rondo czy cokolwiek szukam sprzęgła i zmiany biegu. No ale dobra, udało się, jedziemy dalej. Ja no myślę, że dam radę, no, przecież to nie jest takie trudne. Zresztą uważam i wszyscy uważają, znaczy ja tak nie uważam, ale wszyscy uważają, że przecież automatyczna skrzynia biegów i w ogóle auto automatyczne no, z taką skrzynią to jest najprostsze i że każdy sobie poradzi. No jak ja całe życie na manualu, no to mi ciężko strasznie. Ale dobra, przeżyjemy. Żeby były tylko takie problemy, nie? No, dobra, jedziemy. Kochane, a co do pralki, czytałam właśnie wasze komentarze i pisałyście mi o czyszczeniu pralki wodą, octem i sodową, proszkiem sodowym, sodą oczyszczoną, tak. I kochane, ja tak właśnie robię raz w miesiącu, co najmniej. Domestosem czasami też troszeczkę wlewam i rzeczywiście no myję tą pralkę, żeby była czysta, żeby nie było żadnych takich właśnie, ona nie śmierdzi w środku. To nie jest tak, że ona jest brudna, tylko po prostu no nie czuć zapachu. Może rzeczywiście kupuję w Biedronce, wiecie, te płyny, proszki, żele i one przez to, że właśnie w Biedronce są zakupione, rozcieńczone może są z wodą i dlatego ich nie czuć, bo może rzeczywiście te produkty, które są zagraniczne, tak jak wy mówicie, na 100% mają inny skład i dużo lepsze są niż my tutaj, co mamy. A Biedronka i Lidl, no nie wiadomo, co oni tam tworzą i jak to przerabiają, więc może dlatego, no totalnie mi nie pachnie nic. I też zauważyłam, że nie spiera się, a naprawdę czyszczę pralkę jeszcze takimi specjalnymi środkami w międzyczasie do pralki, więc musi być dobrze. No i kurczę, no nie wiem już sama, ale czytam wasze komentarze i tak, tak robię, tak właśnie jak piszecie, tylko że efektów brak. No
Dobra, kochani, jedziemy od pani doktor. Powiem wam, że super pani doktor, naprawdę ja jej tak ufam, to jest tak super kobieta. No nie znalazłam innej, lepszego lekarza od niej, naprawdę. Rzeczywiście ja mam do lekarzy takie nastawienie sceptyczne, wręcz przeciwnie, ja nie jestem do lekarzy ustosunkowana pozytywnie, wręcz negatywnie, ale ta pani doktor naprawdę ratuje imię lekarzy, dobre imię lekarzy, i przyznaję się, że jeden lekarz jest fantastyczny i to ona właśnie. Dlatego jak coś, to mogę wam polecić na prywatnych wiadomościach na Instagramie panią doktor z czystym sumieniem. No i co? Jadę do domu, mam leki i możemy teraz iść na zakupy, świętować, bo wszystko jest w porządku. A ja też u pani doktor, ogólnie u ginekologa zawsze mam taki stres, bo no, zachorowałam ciężko i rzeczywiście nie było łatwo. I właśnie te wizyty zawsze mi się źle kojarzyły, zawsze były przepełnione stresem, już nawet kilka dni wcześniej. Ale teraz jest wszystko idealnie, jest wszystko super, pomimo tego, że no dobra, no nie jest za pięknie, bo miałam operację i też skutki pooperacyjne są jakie są, ale tak czy siak na ten moment i tak jest super i no ja jestem zadowolona. Także kochani, idziemy świętować, idziemy na zakupy do Biedronki.